Hello, JK. Zgubisz itemy. For you strong, masz tylko 10 miejsc na itemy, więc nie przekraczaj tego. Można permbanować stream elements? Nie bardzo rozumiem pytania. W jakim sensie co? Czy chcesz zbanować bota? Czy chcesz zbanować poprzez komendy na bocie? Czy o co chodzi? Xayah carry? Raczej nie może być late game carry, chyba że zrobisz ją trzygwiazdkową, ale to też wtedy troszkę odstaje. Mateusz rebelami najlepiej i gangplankiem. Co się odpierdzieliło? Zobaczcie, co tu się dzieje. Co jest? 4 malfighty w jednym sklepie. What? Siemanko Lwek, siemanko Wacek. Goldik wpadnie, czy sprzedajemy Xayah? Wpadło. Ale i tak musimy mieć więcej malfightów. Git. Już mamy rebele. Bo jak się ma 6 milionów punktów, to jest opcja permaban na Uzera. Zresztą stream elementów nie zbanujesz, bo to bot, a nie user. Lekman, ale poza tym powodzenia w zbieraniu tych punktów. Siemanki Jason, już robimy. Wacek, wpisz sobie wykrzyknik meta. Jakadar, zaraz zrobimy Jason, karuzelkę. Zaraz zrobimy karuzelkę. A czemu się zastanawiam? Momencik. A, mam przedmiot tutaj. Na razie, bo tak zostawimy. Czemu nie było słychać, że dostałem subika? A, już wiem. Momencik. Teraz już będzie. A, dobra. Lecimy tak. Jakadar z Twitch Prime'em. Dziękuję, Jakadar, za kolejny miesiąc. Już pół roku na streamie. Siemandero. I witamy z powrotem. Mam nadzieję, że wszystko u Ciebie w porządku. I dziękuję bardzo za wsparcie. Siema, ma 5, mam idżet i pamiętaj, że witam mój tylko gospodarz. Dobra. Kompozycję wpiszę, wykrzyknij meta. Jeszcze tam Gina trzeba dopisać. tego nie lubię, no ale trudno. Moment. Co ja chciałem? Karuzelka. Dla Jankiesona. Jedziemy. Klap. Siema, Głego. Oj ty, skupiałem, Jezu. Dziesiątka. Dziesiątka, czyli gifted subik. Tak, dobrze pamiętam? Tak, dobrze pamiętam. Dziesiątka to gifted. Wybierasz kogoś?
Kurde. Nie no. Nie no, robimy tak. Tak jest zdecydowanie lepiej. I to sprzedajemy. Wolę mieć 10 golda. Dabi go d'Arturon, siema. O Jezu, jaki green screen wleciał. Siema Getsuga. Random Jankieson? Dobrze, to już robimy Passata. Już robimy Passata. Mogę kupić? Nie, nic nie kupuję. Dobra. Jeszcze momencik. Zastanawiam się, co wybrać jeszcze. Asek jest ok. Seraf jest ok. Bierzemy Serafa. Bo Morello też było opcją, ale w tej chwili lepszy będzie Seraf. Dobra, to robimy sobie pasacika. Sekundeczkę. No nie, Serafa musimy zrobić. Tak, o. Kurde, nie chcę mi się tu nic sprzedawać. Powiem szczerze. O. Ziggsy warto byłoby sprzedać. Żeby mieć 20. W sensie, albo jeśli wygramy, to jednego. Zobaczymy. Jednego z nich sprzedałem, żeby nas nie kosztował kasiory. Dajemy teraz Subika. Coś to kupujemy stąd. Ewentualnie Blitzcrank. Wjeżdża Passat na stację i dla mostowiaka Marka wletuje Subik. Siemandero, witamy w rodzince. Teorii jeszcze byłbym w stanie sprzedać, żeby 30 golda mieć. Ale drugi mam wtedy się przydał. Jejku, jejku, ile ludzi gra rebelami w ogóle? Tylko ja? Naprawdę? Okej. Okay. Nie, dwa razy i. No dobra. Dwa razy i to trzeba kupić. Dwa razy i trzeba kupić. Siema, Aleksandra. Ile golda. I jeszcze Morale trafiliśmy. No nieźle.
boleśnie przekonamy się o zonykach itemów, taki będą z przejścia, jakie ustawiłem z midgame blasterów na endgame Gina i mi się cały GA zgubił, bo miałem full itemów na męczu. No, niestety. Jest to ciężkie. Czasami się tak zdarzy, jest Lipton Tea. Trzeba uważać. Siema Grandysik. Siema Sultander, co tam słychać? Siema Gajula. Jak oceniasz zmiany, brakuje jakichś nerfów, buffów? No 1 kwietnia będzie patch. Powiem szczerze, ja teraz tydzień nie grałem, bo byłem zajęty graniem w różne strzelanki. Nawet nie czytałem za bardzo Reddita, TFT, nie bardzo miałem po prostu kiedy. Więc nie mam zielonego pojęcia, co się obecnie dzieje. Ale zobaczymy. Kurde, 16, żeby zlevelować. Przydałoby się być silniejszym. Jaka ranga? A nawet nie wiem co. Na czym ja skończyłem? Platinum 2 chyba? Czy coś takiego? Nie wiem. No lecimy do góry na razie. Siema Rabbit. Jak zdrowie? Każdy mnie ciągle męczy, ale już mam nadzieję, że powoli przychodzi. Nie wiem jak żyć, Sultander. Najlepiej bez grzechu. No, dostał bombę na twarzyczkę. O, ładnie. To mi się podoba. To mi się podoba. Że po tak dobrym tutorial będzie się pojawiać kod na streamkach. Strzelanki będą się pojawiać na streamie, to na pewno. Ale teraz było tydzień strzelanek, wracamy do TFT na razie. Siedzę właśnie sobie na home office, ustalone z szefem, że jeden tydzień na home office, ja jeden kumpel, no i super. Istnieje coś takiego jak grzech? Taki koncept. Nie do końca jestem przekonany, że istnieje. Ty masz level pasa? Chyba 9, czy coś takiego? Będą jakieś gierki z legendary? Jak będziemy grali w jakieś strzelanki, to myślę, że tak. Zamiast strzelania lepiej było wstać Rumble, z takim timing z Oxbow Oral na Demolitionist? W tej chwili ten stan tak jakoś super dużo nie daje. A, moment. A, wzięli mnie. Jeszcze mam jeden miecz. Ale będzie wzięty pewnie, co? Wzięli mi miecz. Dobra, bierzemy Jinx. Tak, Rebel. A, jejku, co ja chciałem powiedzieć? Że w tej chwili wolę Cho'Gatha, bo daje mi dwóm Malphite'om jeszcze buff. Więc to bym wolał. Obecnie. Wiesz? 28 do levela. I żeby utrzymać win streak. Tak zrobimy. Może trzeba było zostawić tutaj Mastera.
bardzo mi zależało na tym, żeby mój streak cały czas mieć. Co myślisz o tym opatrzu do TFT? Tydzień nie grałem w TFT, więc ja, słuchajcie, naprawdę nie czuję się jakoś specjalnie wybitnie w tej chwili rozmawiając o TFT. Siema, Kurosaki. Jak poszło w tym wczoraj w Warzone? No masz w temacie. Siema, Jazzy. O Jezu, jaki Cho'Gath ult. No jeszcze dobrze gram. Nie, no dobra, nie przegramy. Ale wyglądało przez moment nieciekawie. Ja jebio, naprawdę? Ty, no dobra, no... W tym przypadku darowanemu koniowi się nie zagląda w zęby, chociaż nikt nie gra tutaj w ogóle. Nie bardzo mam konkurencję, więc i tak trafię tą Jinx. Nie, no dobra. Siódmy level, serwer na Jinx, ja myślę. Co tu jeszcze? Łezu. Jeszcze Demolitionist możemy sobie zrobić Jinx. Ale jaja. Ale jaja. No dobra, jeszcze jedną rundę poczekamy. Rebelka sobie możemy też zrobić. I sobie tak zrobimy. Lel. Co to się w ogóle dzieje w tej grze? Zostajesz progamerem w koda, czy to jednorazowy wyczyn? Progamerem w koda? Nie, nie jestem taki dobry w koda. Żeby tam myśleć o takim graniu. Tak mi się wydaje. Chyba, że to był żart. Ale odpowiedziałem poważnie. Co tu się dzieje, ty? Co tu się dzieje, powiem wam. Chyba lekki win streak wyleci. No i mamy GA.
I nie mamy żadnego komponentu, żeby zbudować GA, ale tragedii nie ma. Szczerze mówiąc. Dobra, więc mamy tak, Gloves, Tear i tutaj mamy Aperoda. Jaka ranga? W tej chwili, nie wiem, Platynum chyba 3, nie pamiętam. Musimy, wracamy do grania w tej chwili. Bierzemy Mitchik, bo jak trafimy Armor, no to mamy GA na Gunplanku. Się ma tak meder. O. Lel. Drugi Yasuo. Na razie bo tak zostawiamy. Nie ma co kombinować tutaj pod górę. Trzy dżiny w ogóle w lobby, czyli ludzie to chyba nie bardzo mają co robić. Tak mi się coś zdaje. Zwrot Poltar i GA to nie działa razem za dobrze. To była pierwsza rzecz, którą próbowałem, jak grałem w alfa teście set 3 i nie działało. Siema Izenor. Siemano Mateusz. Kurde, chciałbym bardzo mieć tego złotego Malphite'a. Będzie teraz go ciężko trafić, ale jeszcze gorzej będzie go trafić na 9 levelu. No nic. Nie ukrywam też, że fajnie byłoby zupgrade'ować tego Mastera Yi na złotego. Mieć srebrną Jinx, więc dlatego rolowałem. No, trudno. Terminator. Ten tu wyszli na Discord, Mateusz. Co sądzisz o upgrade'ach MF i GP? Useless czy spoko? No, przygięte są. Moim zdaniem. Mega przygięte są. Ja potrzebuję Aesola, dlatego roluję na tym 8 levelu. Co ja trafiłem? O Jezu. Kurna, no zobaczcie. No nie mogę lecieć na 9 level. Jeszcze faster impact tutaj. Prrr.
Gdzie mój giepek? Nie mamy GA, to zagramy tak. Dobra, faster impact na mnie biorę. Na razie. Nie zatrzymuję to, potrzebuję 2 Jinx, 2 Master Yi. To są najważniejsze rzeczy. 1 Aesol. Polski piątek w pędzia? Gdzie się piątek jest? Zobaczmy, wy do mnie. Nie, ty. Shogun. Nie, no tak zrobimy. No i leci mój win streak. Niestety. Dalej. Czemu nie dajesz tu mystika? Bo nie mam Lulu. A dwóch mystików niewiele daje. Zigsa? No, jakbym go dostał, to tak by się działo. Bo to jest ten Ziggs tutaj. Ale coś tego Aureliona trafić nie mogę. Bardzo potrzebuję jeszcze jednego Malphite'a. Ashal, morning Lothar. Hello Ashal, how are you doing? Today is the Polish day, I'm very sorry for that. Hopefully you don't mind that. Give me a second, I'm gonna just pick... Oh my god, this Aurelion. I mean, it has a useless item for me because it's not that useless, but I already have Morello and, well, never mind. Never mind. Yeah, we have to take the Zephyr. I enjoyed the gameplay. Well, thank you, my friend. And 22 months. Ashal, welcome back, my friend. How you doing? Hope you enjoyed the content. And thank you much for the insane support so far on the stream. 22 months, my friend. Insane. Dobra, ale trafiliśmy Lulu. Więc tu nie ma co kombinować. Na razie zrobimy tak, potem będziemy ją targetować w Jinxy, w Dżiny. No dalej. Dwie Jinx, jeden Gangplank. Jeden Malphite, dwa Blade Master Yi, jeden Aurelion Sol, jedną Lulu mi stanąć wcześniej. Nie wydaje mi się, żebym miał jedną Lulu wcześniej. Bo to by jedna z postaci, którą chciałbym mieć w kompozycji. Ja ty. Yes, wreszcie. Przecież tego i tak nie zrobimy na złoto.
Misnąłem Lulu? No to trudno. No to misnąłem. Zagadałem się albo coś. Siema. Nie farty do tego kolegi. Ile ultów w ogóle ten Gangplank wcisnął, widzieliście to? Powiem szczerze, nie wiem, czy nie wolałbym tych dwóch serafów na syndrze. Szczególnie, znaczy, nawet by była srebrna. Blisko, kolego. O, Aesol, zobaczcie. Dzięki, mistrzu. Mam z kogo? Mam na razie mastera. Na razie tak. Aj, nie udało się Lulu zpolimorfować, ale jest okej. Nie no, gra się skończy. Idziemy w ten złoto postaci w tej chwili. Lady wszystkim, mój znajomy raz przegrał na Kayna, bo ten żegłan zostawał sobie HP do fulla. Co, miał jakieś przedmioty czy coś? Jakie postacie były we wszystkich setach? A co mam ci wymieniać? Wszystkie, Lechon? Dużo było postaci.
Wejdź sobie na przykład, nie wiem, LOL Chessa i tam sobie pozobacz po prostu. Aha, w sensie, jakie były we wszystkich trzech setach? Ashe, Yasuo. To jeszcze było we wszystkich trzech setach. O kuźwa, Demolitionist. O, chyba kogoś pogwizdało. LOL. Jeszcze mam Aesola z miejscem. Leona, tak, była we wszystkich setach. Szogat był w drugim secie? Nie było, no. Tak mi się właśnie wydawało. Pęm, pęm, pęm. Malphite'a nie było we wszystkich. Dobrze mówię? Czy był we wszystkich? Kurde, ja już nie pamiętam. No niestety złotej Jinx się nie udało. Tak, Kazik był we wszystkich trzech, to prawda.